Cześć, mam na imię Joanna i chciałabym dzisiaj polecić książkę, którą mamy w naszych bibliotecznych zbiorach, więc jest dostępna dla wszystkich. Mowa tutaj o Ślepnąc od świateł polskiego autora Jakuba Żulczyka. Książkę, o której może wielu z Was słyszało, bo odbiła się w Polsce szerokim echem również za sprawą ekranizacji wyprodukowanej przez HBO, która została ciepło przyjęta zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Wybrałam tą książkę, ponieważ wydaje mi się, że jest świetnie napisana, jest nowatorska i świeża, ale jest też bardzo wciągająca. Łączą się tu różne elementy różnych gatunków. Jest tu kryminał, jest thriller, są elementy takie wręcz magiczne czy sci-fi, ale jest też w tej książce duża jakość prozy samej w sobie. Akcja książki rozgrywa się w Warszawie w czasach najnowszych. Główną postacią tej historii jest dealer narkotyków, ma na imię Jacek i on jest równocześnie narratorem historii. Bierze on nas na swojego rodzaju rajd przez jasne i mroczne strony miasta, gdzie dostarcza paliwo dla swoich klientów, którzy wplątują go w swoje machloje i ciemne interesy. Ja bardzo lubię w tej książce, że czyta się ją świetnie. Język jest ostry i momentami wulgarny, także nie polecam tej pozycji do rodzinnego czytania. Natomiast dynamiczny i autentyczny dla przedstawianej w niej historii, którą czytamy. Historia, która absorbuje nas i zostawia nas trochę bez tchu. Warszawa nabiera tu zupełnie innych kolorów i rysuje się jak piekło w wielu wymiarach i strefach, gdzie zaznanie spokoju jest niemożliwe. Jakub Żulczyk pisze o rzeczywistości wielkich miast, gdzie dealerzy są niemal niezbędni, niczym personel medyczny dostarczają składniki do funkcjonowania zarówno w dzień, jak i w nocy. Samo miasto Warszawa pełni tu funkcję kluczową, jest jednocześnie tłem i najważniejszym elementem powieści i prawdziwym bohaterem. Autor przedstawia je jak wygłodniałego potwora, który rozrasta się, pulsuje, przesuwa, połyka i wypluwa wszystko, co natknie się na jego drodze. Główny bohater stara się wyrwać z tej otchłani i planuje swoją ostateczną ucieczkę. Ale czy mu się uda? No to już trzeba doczytać samemu. Także gorąco polecam.